przede mną stoi Honda CBR 600RR po lifcie. Jest to jeden z tych motocykli, który został stworzony do torowej jazdy. I dobrze się składa, ponieważ za mną wiszą dwa kombinezony dwuczęściowe Forestera. A w tym odcinku skupimy się na tym, jakie cechy powinien mieć prawdziwy, sportowy, dwuczęściowy kombinezon motocyklowy. W zasadzie od tego powinniśmy zacząć. Kombinezony jednoczęściowe zostały stworzone na tor, dla bezpieczeństwa. I od wielu, wielu lat zawodnicy torowi jeżdżą właśnie w kombinezonach jednoczęściowych. Natomiast kombinezony dwuczęściowe zostały stworzone na ulicę, dla większego komfortu. Ponieważ nie będziemy cały czas naginali na maksa swoich umiejętności, nie będziemy cały czas jechali na limicie. Jednak na rynku można spotkać bardzo wiele zestawów kurtka spodnie, gdzie możemy sobie na przykład wymieniać rozmiary, na przykład spodnie większe, kurtka mniejsze i tak dalej. W przypadku Forestera nie można sobie zmieniać różnych rozmiarów spodni oraz kurtki, ponieważ jest to zestaw, pełen zestaw, tak samo jak w przypadku kombinezonu jednoczęściowego. W przypadku Forestera zamek przy spodniach i przy kurtce jest przyszyty na stałe, na sztywno do skóry. Cały krój, wszystkie te skóry, to wszystko jest dokładnie takie samo jak w jednoczęściówkach, a te z kolei są identyczne jak te, w których ścigałem się zawodnicy. I to, na co trzeba zwrócić uwagę, to zamek spinający górę z dołem oraz jego mocowanie. Mocny, gruby zamek. W większości kombinezonów, które nie są kombinezonami sportowymi, tylko takimi zestawami góra-dół, one są przyszyte do elastycznego paska, które jest pod skórą. I to jest jakby spoko pod względem komfortu. Jest przyjemniej. Natomiast jest mniej bezpiecznie, ponieważ tutaj musi dojść do przedarcia tej skóry, żeby zamek puścił, żeby się zrobiła dziura między kurtką a spodniami. Jest to możliwe, ale bardzo mało prawdopodobne. Natomiast w przypadku, kiedy on by wisiał na elastycznym materiale, to kiedy dojdzie do tarcia, bardzo szybko się przeciera. Rzeczą, na którą musimy zwrócić uwagę, jest skóra zabezpieczająca ten zamek. Owszem, jest jakieś prawdopodobieństwo, że w końcu ten kawałek skóry, chociaż widzicie, że idzie to bardzo topornie, podwinie się do góry i wtedy dojdzie do tego zamka. Ale to prawdopodobieństwo jest stosunkowo niskie, ponieważ tutaj mamy bardzo gruby, sztywny kawałek skóry na plecach, który zabezpiecza ten zamek. Na to też warto zwrócić uwagę, bo wielu producentów w tym miejscu po prostu skąpi. I mamy takie malutkie kawałeczki tej skóry. A jak już jesteśmy z tyłu, to też kolejny ważny element. Jeżeli mamy dwuczęściowy kombinezon, głównie po to, żeby jeździć po drodze, ale na pewno też chcemy od czasu do czasu wpadać na przykład na tor wyścigowy. Duży, mniejszy, nieważne. Chcemy po prostu się pościgać. I tam pchamy te limity do przodu cały czas. Więc szansa na to, że wylądujemy na tyłku, na torze jest stosunkowo większa. Więc w przypadku kombinezonów sportowych na tyłku powinny być dwie warstwy skóry. Oprócz tego wzmocnienia, tak? Tutaj mam akurat ochraniacz na kość ogonową na tyłek, ale pod tym tutaj mamy dwie warstwy skóry. Więc kiedy, tak jak Oskobar właśnie niedawno zaliczył uślizg przedniego koła i mówi, że wylądował na tyłku, motocykl spodniego wyjechał, tak tutaj mamy dwie warstwy skóry, więc kiedy ta pierwsza warstwa skóry się zetrze, mamy jeszcze drugą warstwę skóry. Kolejną cechą charakterystyczną dla kombinezonów sportowych, czy jednoczęściowych, czy dwuczęściowych, jest ich waga. One są bardzo ciężkie. Nawet Kamil, kiedy przewieszaliśmy te kombinezony, stwierdził, że jedną ręką jest ciężko. One są zwyczajnie ciężkie. Dlaczego? Ponieważ tutaj mamy dużą ilość skóry, grubej skóry. Dodatkowo mamy podwójne warstwy, podwójne i potrójne szwy. A na to wszystko dochodzą jeszcze ochraniacze. I tych ochraniaczy, nie dość, że jest sporo, to one są bardzo rozbudowane, bardzo duże. Wprawdzie, w przypadku większości producentów, tak jak tutaj widzicie, nie ma w zestawie ochraniacza na plecy. Nie w przypadku dwuczęściowych zestawów. W przypadku jednoczęściowych ten ochraniacz jest w standardzie. Ja osobiście tutaj sobie taki ochraniacz właśnie zamontowałem. To nie jest wysoki koszt, natomiast możemy zawsze jeszcze włożyć tutaj żółwia. Właśnie tym producenci się bronią, że jakby nie dają tych ochraniaczy, bo ktoś może chcieć jeździć w żółwiu, więc możemy sobie sami zdecydować, co chcemy dokupić. Natomiast ochraniacze, które się pojawiają, jest ich naprawdę dużo, to są potężnie rozbudowane ochraniacze na barkach, ochraniacze na łokciach, ochraniacze na kolanach
I tutaj mamy nawet ochraniacze na biodrach. Miękkie ochraniacze pamięciowe na biodrach, ale tam jest jeszcze dodatkowa kieszeń, że możemy włożyć jeszcze drugi zestaw ochraniaczy na biodrach. Wracając do tych ochraniaczy na łokciach, zwróćcie uwagę, jaki on jest duży. To jest naprawdę gruby, on jest rozbudowany na całą szerokość. Tego jest naprawdę sporo. W żadnej kurtce tekstylnej, nawet tych lepszych marek, nie czułem aż tak mocno rozbudowanych ochraniaczy, jak mamy je w przypadku kombinezonów sportowych. Tutaj także mamy potężny ochraniacz na barku, dodatkowe miękkie ochraniacze i tych miękkich ochraniaczy jest tutaj sporo. Z tego co pamiętam, to chyba w najwyższych modelach jest nawet 16 takich ochraniaczy. I to akurat napisała jedna z osób pod naszymi ostatnimi filmami na temat ubrań w komentarzu. I to jest bardzo ważna sugestia. Mianowicie, ona woli kupować kombinezony z dodatkowymi zewnętrznymi slajderami. Dlaczego? Dlatego, że kiedy szorujemy po asfalcie, bo zdarzył nam się ten ślizg, to najpierw ten slider przez ileś naście, ileś dziesiąt metrów musi się ścierać, a dopiero później dochodzi do ścierania skóry. I w przypadku na przykład tej wersji kombinezonu mamy poza standardowymi sliderami, tutaj nie mówię o tych, bo te są specjalnie po to, żeby je ścierać, mamy dodatkowe slidery na kolana. Mamy slajdery na barki, co także jest standardem od pewnych lat, ale te slajdery rozwijają się, rozbudowują dalej i mamy także wymienne slajdery na łokciach. Ja wiem, że to świetnie wygląda, to jest taki gadżet, że jak schodzimy już na torze na łokieć, to już w ogóle jesteśmy świetni, ale oprócz tego mają pewną funkcję ochronną, bo dopiero kiedy to się zetrze, to dochodzi do tarcia skóry. Podobnie jest właśnie w przypadku górnych i dolnych ochraniaczy. Ostatnia ciekawostka, jeżeli chodzi o elementy do sprawdzania, to jest stretch, ponieważ to jest element, który od kilku ostatnich lat gości coraz bardziej w kombinezonach, coraz szerzej się go stosuje, dlatego że poprawia nas codzienny komfort użytkowania takich rzeczy. Umówmy się, skóry nigdy nie będą najbardziej komfortowe, więc na co zwrócić warto uwagę, jeśli chodzi o ten stretch? Na to, aby to był jeden element. I tutaj zobaczcie, na przykład w kroku cały ten element, cały ten stretch, który tutaj jest wszyty, jest jednym elementem. Czyli tutaj po środku nie ma szycia. I to jest bardzo ważna rzecz, ponieważ jeżeli przeważnie właśnie dochodzi do pęknięcia szwów w kroku. Tutaj mamy jeszcze także dodatkowe szwy wewnętrzne. I to jest zawsze mało przyjemna rzecz. Tak samo tutaj pod pachami na rękawie to jest cały czas jeden element. Zobaczymy, czy się tak łatwo ściąga. Tak średnio. Bywało gorzej. Nie, ja osobiście bym nie kupił jednoczęściowego, jeżeli bym nie startował w zawodach. Tak. No, dla mnie nie ma sensu, nie? Podsumowanie. Kombinezony jednoczęściowe. Świetna rzecz dla osób, które jeżdżą torowo. One są bezpieczniejsze, bez dwóch zdań. Te kombinezony są bezpieczniejsze, ponieważ tutaj może dojść do tego wyrwania zamka, pęknięcia tego zamka, rozerwania, cokolwiek. Jest to mniejsza szansa. Ale może, zawsze taka szansa istnieje. W przypadku jednoczęściowych kombinezonów nie ma takiej szansy, bo tam po prostu nie ma tego zamka. Jeżeli nie używamy, nie jeździmy ekstremalnie, czyli nie jeździmy cały czas na torze, to dla mnie dużo sensowniejszym wyjściem jest właśnie kombinezon dwuczęściowy. Dlaczego? Ponieważ ja naprawdę rzadko bywam na tym torze, jestem od czasu do czasu, bo to jest świetna rozrywka, świetna nauka, to kiedy są sesje i między sesjami są przerwy, kiedy nie jeździsz, to ja po prostu zdejmuję górę i spokojnie jakby mogę funkcjonować. A znajomi, którzy mają jednoczęściowe kombinezony, to albo rozbierają się cali, bo po prostu z nich leci, albo zdejmują tą górę i ona się wlecze za nimi, więc jakby nawet nie ma szans dojść do kibelka, bo wybrudzisz sobie cały kombinezon. No i druga sprawa właśnie, zatrzymywanie się gdzieś w trasie, żeby skorzystać z czegoś takiego. Tutaj mamy ten dodatkowy zamek, także używanie tego na co dzień, w przypadku kiedy chcemy coś zjeść, gdzieś się zatrzymać, po prostu być zwykłym motocyklistą, to dwuczęściowe kombinezony spisują się zwyczajnie lepiej. Aspekt cenowy. Tutaj warto zwrócić uwagę na wszystko to, o czym mówiliśmy, plus jeszcze na przykład z jakiej skóry ten kombinezon jest zrobiony, jakiej klasy ochraniacze. Ogromna ilość tego wszystkiego ma wpływ na cenę ostateczną. Dobre kombinezony dwuczęściowe zaczynają się od 2,5 tysiąca złotych i ta cena idzie do góry. Jednoczęściowe kombinezony przeważnie są droższe, dlatego że są dedykowane dla zawodników, raczej mniej się ich kupuje, kupują to osoby świadome, które decydują się na jazdę torową. I na przykład w przypadku Forezera różnica wygląda mniej więcej tak, że te kombinezony dwuczęściowe, takie jak te dwa, które mam przy sobie, kosztują od 2700 do 3000 zł, natomiast jednoczęściowy kombinezon kosztuje około 3,5 tysiąca zł i fakt faktem jest wyposażony w dodatkowe ochraniacze, czy tam pleców, czy właśnie bioder, generalnie jest tego tam
trochę więcej. Nawet są ochraniacze z przodu na klatkę piersiową. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się przyda i jesteście teraz bardziej świadom tego, na co zwrócić uwagę przy wyborze prawdziwego sportowego kombinezonu, a być może stwierdzicie, że jednak całkiem sportowy Wam jest niepotrzebny i pójdziecie w trochę innym kierunku. Już niedługo kolejne filmy. Dajcie nam znać, czy chcielibyście zobaczyć także więcej materiałów z marką 4ZR.